Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten cudowny poranek razem z kawą na balkonie. O tak, cudownie. W ogóle fajnie, że jesteście. Mam taką nadzieję, że oglądacie to rano. Przynajmniej jakaś część was ogląda to rano, bo piszecie mi, że często oglądacie mnie rano do kawy. Także możemy napić się tej kawy razem z moim ulubionym kubkiem, który dostałem. O, super. Tak, dzisiaj podczas godzinnej medytacji wpadła mi do głowy myśl, aby nagrać wideo poświęcone rytuałom mocy. Na pewno zwróciliście swoją uwagę, że wasze życie zbudowane jest na rytuałach. To, o której godzinie rano wstajecie, to, czym najczęściej z samego rana myślicie, to, czy ścielicie od razu łóżko, czy nie, czy budzicie partnera, czy nie, czy macie tego partnera w ogóle, o której idziecie do pracy, o której zaczynacie tą pracę, czy robicie kawę rano, czy może kupujecie gdzieś na mieście, co robicie w tej pracy, co robicie, gdy wracacie, czy uprawiacie sport, jogę, czy poświęcacie swój czas na duchowość, na czytanie książek, na rozwój osobisty. To wszystko buduje wasze życie, tak? Bardzo często mówi się, że to buduje nasz charakter, buduje naszą osobowość, no i ta osobowość potem rezonuje ze światem, no i na podstawie tych naszych rytuałów przyciągamy różnych ludzi, przyciągamy różne zdarzenia. No i jednym z takich największych rytuałów w naszym życiu jest nasze myślenie. Nasze myślenie jest rytuałem człowieka. Człowiek wykształcił sobie zdolność do myślenia, więc teraz ma. Nie dość, że doświadcza życia, to jeszcze może sobie o nim myśleć. Może wyciągać wnioski, może racjonalnie argumentować niektóre przekonania, może tworzyć w ogóle te przekonania. Mamy wyobraźnię. No i wiecie, na podstawie tego możemy tworzyć różne teorie, możemy budować historię, możemy tworzyć opowiadania, narracje, potem możemy się tym dzielić z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi. No i to buduje nasze życie, tak? Buduje taki kontekst naszego życia. No i ja kiedyś wpadłem na to, to było, gdy zaczynałem trening siłowy, że są takie nawyki kluczowe, takie, mógłbym powiedzieć, rytuały mocy, które mają największy wpływ na nasze życie. Są to rytuały, które dają nam najwięcej energii, najwięcej pasji, najwięcej motywacji. To są te nawyki, które trzymają nas na naszych torach samorozwojowych i sprawiają, że czujemy się lepiej. Czujemy się lepiej na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie emocjonalnej, na płaszczyźnie mentalnej. Czujemy się lepiej z własnym ciałem. Osiągamy większe sukcesy, jesteśmy pewniejsi siebie, mamy większe poczucie wartości. Jednym z takich rytuałów dla mnie na samym początku była to siłownia. Potem dzięki siłowni, tak, uświadomiłem sobie wartość wiedzy, no i zacząłem czytać też książki, więcej książek, no bo wcześniej czerpałem głównie wiedzę ze szkoły. Tak, to przynajmniej dodatkowo podjąłem taką decyzję dla siebie, że będę się jeszcze dodatkowo dokształcał. No i z tych książek natknąłem się na duchowość, no i między innymi zacząłem medytować. Potem gdzieś tam wszedłem w tematy psychologii sukcesu, no i zacząłem kanał na YouTubie. Potem zacząłem uczyć się wideo, filmowania. No i gdzieś to tam po sznureczku poszło, że teraz mam większą taką świadomość siebie, nabrałem więcej umiejętności, więcej pewności siebie. No i zdobyłem szereg takich umiejętności, które no na tą chwilę budują mój charakter tak, a nie inaczej. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze słuchałem takiego wulgarnego rapu, czy tam robiłem różne rzeczy, których bym się teraz postydził. No i też miałem inną osobowość, tak? Zdarzało mi się kiedyś na przykład bardziej przeklinać, być bardziej takim wulgarnym i bardziej olewać niektóre tematy. Można to powiedzieć, że to była moja taka niedojrzałość, ale też może taki mój styl życia, tak? I wiecie, warto jest w swoim życiu zidentyfikować te rytuały, te nawyki kluczowe i wokół nich zbudować swoje życie. I warto jest też pamiętać o tym, że są takie rytuały, które zabierają nam energię, są takie rytuały, które nas duszą, które nas tłamszą, które nas demotywują i niszczą.
I to jest warto rozpoznać w życiu, że mamy te takie pozytywne rytuały wznoszące, no i mamy te negatywne rytuały opadające. Tutaj będę pomijał ten temat, że wiecie, możemy spotkać jakichś tam negatywnych ludzi, którzy nam tą energię zabierają, bo warto jest przede wszystkim przyjrzeć się samemu sobie. Tutaj, no, pierwsze co wychodzi nam tutaj przed nos, to jest to, jak myślimy o sobie. Nasz negatywny dialog wewnętrzny, nasz krytyk, nasze ocenianie, nasz sceptycyzm, nasze wątpliwości, nasze lęki, wyobrażenia, lęk przed odrzuceniem, lęk przed opiniami innych ludzi. To są właśnie te takie negatywne nawyki, negatywne rytuały, których na co dzień nawet nie dostrzegamy, ponieważ one nie mają takiego podłoża materialnego, tak? To znaczy, to nie są jakieś czynności, które wykonujemy, ale to są raczej nasze nawyki myślowe, jakich doświadczamy, tak? Jakie tworzymy, kreujemy w naszych głowach, a potem słuchamy. I warto jest zauważyć to, że to, jak myślimy o sobie, jak myślimy o świecie, że to w pewnym momencie i tak ma odzwierciedlenie w tym świecie, w postaci naszych zachowań, czy tego, no jacy jesteśmy, tak? Nasze myśli potem odbijają się na naszym charakterze. I takie przemyślenie na dzisiaj. Myślę, że warte waszych przemyśleń. Jakie dostrzegacie w sobie rytuały mocy, czyli te rytuały, które dają wam energii, dają wam motywację, dają wam siłę, dają wam pasję. Jakie dostrzegacie w sobie te rytuały niemocy, które was zaniżają, sprawiają, że podupada wasza samoocena? Może to oprócz tych negatywnych myśli w waszej głowie, może to są jakieś nawyki, które sprawiają, że czujecie się źle ze sobą. Postarajcie się je zidentyfikować. Przede wszystkim tutaj wyzbyjcie się tego poczucia winy, bo to jest jedna z tych takich destrukcyjnych emocji, która wam w życiu nie pomaga. Zastąpcie ją bezwarunkową miłością i akceptacją do siebie. I następnie wyćwiczcie w sobie taką świadomość, abyście mogli te przywiązania, te rytuały odpuścić. Tutaj z pomocą może wam przyjść uważność albo medytacja. No i skupcie się na tych jednak nawykach, które was budują, umacniają i dają wam siłę i kopa. Ja zaczynam swój dzień, dopijam kawę, idę zająć się za swój kolejny rytuał, czyli zrobię wpis w dzienniku, następnie napiszę wiersz i wezmę się za resztę mojej pracy na dzisiaj. Bardzo fajnie było was powitać. Tak, trzymajcie się cieplutko, życzę wam miłego dzionka. Zostawcie dla mnie łapę w górę, udostępnijcie ten film na Facebooku, pomóżcie mi proszę w rozwoju, napiszcie komentarz, zostawcie przemyślunek. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Fajnie Yourself, na dole macie wszystkie opisy, wszystkie odnośniki, jest wiele form możliwości wsparcia projektu, dla każdego na pewno coś się znajdzie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem, miłego, elo, buźka.